No to co? W kolejce czeka już nowe narzędzie, które się zwie Salt Stack. Salt Stack. Widzimy tutaj dziwną nazwę, że tak powiem. No bo sama nazwa w przetłumaczeniu dosłownym to jest taki stos soli. Ale to nie ma nic wspólnego jakby z tym narzędziem, więc może zostawmy sobie to tłumaczenie. Niemniej jednak, no może troszkę ta nazwa nas tu śmieszyć, ale jest to kolejne narzędzie, służące oczywiście do czego? No do zarządzania konfiguracją. Gdzieś tam mieści się w tym samym worze co Chief i Puppet. Dlatego tak jest, ponieważ gdzieś tam wymaga również uruchomienia osobnego agenta. No i tu też, podobnie jak w Chiefie i Puppecie, Salt Stack ma swoją gdzieś tam unikalną, śmieszną poniekąd terminologię i gdzieś tam architekturę. Ale co jest ważne, Salt jest zbudowany na Pythonie. I to jest fajna informacja, a to dlatego, ponieważ ma też wbudowany interfejs Pythona. Jeżeli gdzieś tam znasz się na Pythonie, potrafisz programować w tym języku, to możesz to robić bezpośrednio właśnie w Solcie. Bez problemu gdzieś tam możesz używać całego kodu Pythona. No i jest to właśnie fajne. Zresztą w momencie, kiedy Salt wysyła jakieś stany do swoich węzłów, to zwykle zapisuje je właśnie wykorzystując język YAML, czyli to jest o tyle fajne, że no gdzieś tam również w Postmanie występujący powoduje, że gdzieś tam te dwa narzędzia mogą się uzupełniać, ale też wykorzystuje również do tego celu instrukcje, które są zapisane jako DSL, czyli można to sobie wybrać albo to. One zwane są, te instrukcje, jako salt formula, czyli to są takie formuły, można powiedzieć, które są generowane przez salt i wysyłane są do naszego serwera. Generalnie w Salt występują wiadomości i te wiadomości, one są nazwane jako 0MQ, czyli 0MQ. One są używane jako takie, można powiedzieć, jest to taki system szybkiego i niezawodnego przesyłania wiadomości właśnie w Solcie. W Solcie generalnie taki moduł główny nazywa się reaktorem i w momencie, kiedy na przykład jakieś urządzenie zdalne ulegnie gdzieś tam zmianie, czyli ta konfiguracja gdzieś tam się zmieni i tak dalej, no to wtedy są z urządzeń wysyłane do tego urządzenia głównego raporty zmian w konfiguracji i wtedy gdzieś tam narzędzie Salt, które pobiera te informacje, no dostosowuje ewentualne zmiany do pozostałych urządzeń w sieci. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że Salt nadaje się świetnie, zresztą podobnie jak Puppet i Chief, do skalowania w bardzo dużych sieciach komputerowych, gdzie liczba urządzeń no, przekracza grubo ponad nawet 25 tysięcy. Tak więc Salt również występuje w wersjach prostszych dla tych mniejszych sieci, jak również w wersjach, które są znacznie bardziej rozbudowane i wtedy jest to wersja dla przedsiębiorstw. Zresztą Salt również jest, no, na nim możesz uruchomić sobie interfejs GUI i ten interfejs GUI w Salt zwany jest jako SynDig. W tym momencie będziesz mógł wykorzystać właśnie interfejs GUI do konfigurowania między innymi tego głównego modułu w Solcie. Generalnie jest tak, że Salt gdzieś tam właściwie w tej platformie można wyodrębnić taką strukturę poleceń, czyli mamy tam tak zwane cele, mamy polecenia, no i oczywiście argumenty. Czyli generalnie jest tak, że danym celem jest gdzieś tam żądany system. W tym danym systemie ta komenda powinna być uruchomiona, więc jako cel Salt używa właśnie danej komendy w danym zdalnym systemie, w którym powinna być ta komenda uruchomiona.
Generalnie rzecz biorąc, każdy system, który występuje w SOLT-cie, zwany jest jako posiadać, powinien specjalny numer identyfikacyjny, który się nazywa Minion ID. I generalnie rzecz biorąc, na tej podstawie rozróżniane są gdzieś tam te zdalne systemy, czyli te systemy, które stanowią cel dla jakichś tam określonych komunikatów. No i oczywiście mamy tam też argumenty, które zawierają szczegółowe informacje na temat danego modułu, czy jakiejś tam funkcji, która jest wywoływana w naszym poleceniu. Tak jak więc mówię, generalnie rzecz biorąc, SOLT jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o platformę Python, jeśli chodzi o język programowania Python. I generalnie rzecz biorąc, ta platforma daje szerokie możliwości konfiguracyjne. Tutaj, jak to zwykle bywa, mówiliśmy o tych trzech takich narzędziach, które no, wymagają do działania odrębnych agentów. No i w sumie od doświadczenia, również od gdzieś tam prywatnych upodobań administratora zależy to, jakiego narzędzia będzie używał. Niemniej jednak, no myślę, że z tych trzech gdzieś tam to narzędzie SOLT i wiedza dotycząca Pythona no stawia go, myślę, że gdzieś tam w czołówce zastosowań, jeśli chodzi o właśnie tego typu systemy. Ale to już musisz gdzieś tam w późniejszym czasie, kiedy zgłębisz nieco wiedzę na ten temat, zdecydować sam, które to narzędzie będzie dla Ciebie jak najbardziej optymalne. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia w kolejnym materiale.